Ciekawy pojedynek i ciekawy zapowiada się też finał, niezależnie czy wygra Kaczmarska, czy wygra Stone Kutę. To pojedynek jednej i drugiej z Martyną Jancelewicz będzie z pewnością interesujący. Trafia prawym Kaczmarska. Teraz dała się zaskoczyć świetnym jabem Litwinki. Niezły poziom techniczny. Kolejny dobry jab Litwinki. Dobra broń na Polkę. Która twardo przede przodu, ale nie robi na razie większej krzywdy Litwince. Bardzo łatwo wyszła spod opresji Stone Kutę. Swobodnie pracuje na nogach. Koniec pierwszej rundy. Runda Litwinki. Która z Kaczmarską, tak jak mówiłem, wygrała choćby rok temu. Mocno, coraz mocniej stoi teraz po reaktywacji sekcji bokserskiej 12 lat temu na mapie bokserskiej Polski Radomiak. Jeszcze kilka lat temu, bardziej kilkanaście, znane za sprawą Michała Żeromińskiego. Dziś oprócz Kaczmarskiej w barwach radomskiego klubu boksuje chociażby mistrz Polski Paweł Brach. Na razie łatwo ogrywa Stone Kutę Kaczmarską przy linach.
wyrównana także ta druga odsłona. Bardzo dobrze, wyprzedziła atak i poprawiła jeszcze raz i lewym prostym Gabriel Stonkutę. Optycznie wyrównany pojedynek, ale takimi właśnie ciosami Litwinka wygrywa te rundy. Bardzo dobry prawy krzyżowy. Prawy Litwinki, no ale nie bez powodu jest ona aktualna mistrzynią świata kategorii półciężkiej. Teraz z kolei lewą ręką trafia Kaczmarska. Dobra druga runda. Twardo próbuje swoich sił Polka. Zdenerwowana już chyba tymi zapasami Litwinka, która przychodzi do ofensywy. Bardzo mocny prawy podbródek. Mógł być trochę mocniejszy, on się wydawał mocniejszy w wykonaniu Litwinki.
ostatnie sekundy. Robi co może Agata Kaczmarska, ale nie przechyli szali zwycięstwa na swoją stronę. W każdym razie kawał naprawdę dobrego pojedynku. Gabriel Stonkute w półfinale kategorii 81 kg. Tam jutro zmierzy się z Martyną Jancelewicz. Na razie pojedynek korespondencyjny na korzyść Polki. Która dwukrotnie rozprawiła się z Rumunką Aleksandrą Petru podczas